Ćwiczenie, które bardzo fajnie uczy ciało przenoszenia prawidłowo ciężaru przez śródstopie oraz palce, a równocześnie fantastycznie propaguje pracę pośladka, uda, a także stabilizację przede wszystkim kolana. Obustronne zastosowanie ciężaru będzie miało za zadanie równomierne rozłożenie sił. Zastosowanie ciężaru w ręce przeciwnej do nogi pracującej może pomóc w odzyskiwaniu rotacji wewnętrznej w stawie biodrowym przy jednoczesnym wykorzystaniu lekkiego skrętu do środka. Tutaj kluczowym elementem jest zachowywanie tylnej stopy w pozycji neutralnej. Kiedy się wyprostuję, nie pozwalam, żeby moje biodro odkręcało się na zewnątrz. Podwyższenie tylnej nogi powinno umożliwiać utrzymywanie pleców w pozycji neutralnej po wyproście przedniej nogi. Nie chcemy efektu, kiedy po wstaniu wykonujemy kompensację przez mocniejsze wygięcie w kręgosłupie lędźwiowym w efekcie tego, że nie mogę wyprostować do końca stawu biodrowego. Dlatego podwyższenie nie powinno mierzyć więcej niż 20-30 cm. Tułów lekko pochylony do przodu, ciężar ciała w 70% na przedniej nodze. Tylna stopa oparta przede wszystkim na pierwszej kości śródstopia, czyli tej od palucha. Pięta skierowana jest pionowo do góry.